Pewnego razu powiada Rumcajs do Hanki. Muszę iść i zobaczyć, czy żołędzie są już dość twarde, żeby nabijać nimi pistolet. W tym samym czasie jiczyński nauczyciel, pan Oczko, siedział na wierzchołku najwyższego dębu w lesie Żacholce i badał tam żołędzie. Dziękuję pięknie. Jestem Oczko, nauczyciel z Jiczyna, chemik i badacz tajemnych nauk. Tą drogą wychodzi się z lasu. Wkrótce potem zjawiła się Hanka i prosi Rumcajsa. Skoro już tak stoisz pod tym dębem, czy nie mógłbyś go przestawić trochę dalej? Zasłania mi słońce i rzuca cień, kiedy suszę bieliznę. A w tym miejscu, gdzie przedtem stał dąb, zrobiła się ogromna dziura, prowadząca gdzieś głęboko pod ziemię. Nie wolno ci tam wchodzić! Pierwsza głowa z lewej strony powiedziała. Siostrzyczki, główeczki, nie chowajcie się, bo tutaj ktoś jest. Z kim mam zaszczyt rozmawiać? Ja? Właśnie. Jestem. Ten smok? Który? Jutro? O tej? Samej? Porze? Przyjdzie? Porwać Hankę! Powiada smok słodkimi głosami, a każde słowo mówi inna głowa, żeby się ze sobą nie pokłóciły. Dobrze. Jutro przyjdzie tutaj po ciebie trzygłowy smok. A ja nie mam tyle siły, bo nigdy nie przypuszczałem, że będę musiał walczyć ze smokiem. To naprawdę ze mną tak źle? Czy już nie ma na to żadnej rady? Mam! Smok. Tak. Nie mów nic więcej. Nie wystarczy zawsze tylko jedno słowo. Masz tutaj aparat na tego smoka, a dalej już sam sobie poradzisz. To jest wiosło. I Rumcajs już wie, do czego służy ten aparat. Staw, powiedział Oczko. Tak, staw. Powtórzył Rumcajs i wszystko jest już dla niego jasne. Na drugi dzień smok niecierpliwie przestępuje z nogi na nogę pod dębem. Tam? Do? Licha? Gdzie? Jest? Hanka! No to może polecimy po tę Hankę, co? Tam? Do? Licha? Gdzie? Jest ta? Hanka! Właśnie tam jest! A co? Tam? Jest?
Na dole. Rumcajs popatrzył w dół, a tam smok pięknie odbijał się w srebrzystej tafli stawu. Ho, 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 to chyba jest ten drugi smok. To właśnie on wcześniej niż ty porwał Hankę. Smok zarył się w dno stawu tak głęboko, że już nigdy się stamtąd nie wydostał. A Rumcajs z Hanką polecieli na piękną wycieczkę i było im ze sobą bardzo dobrze. Dobranoc!